Konfederacja to jest nadzieja na inną politykę niż tą, którą już oglądamy w wykonaniu PiS-u, Lewicy, Platformy czy PSL-u w tej chwili, zasilonego przez środowisko Szymona Hołowni. My nie jesteśmy produktem marketingowym, my jesteśmy ludźmi z krwi i kości, którzy nie współpracowali i nie chcieli mieć nic wspólnego z układami, które wytworzył rząd Mateusza Morawieckiego, ale też nie chodziliśmy palić świeczek wspólnie z Platformersami, ani na jakieś manifestacje wspólnie z Lewicą. Jesteśmy poza tymi układami. Widać, że te partie niewiele między sobą w kluczowych sprawach się różnią. Wystarczy popatrzeć na ich głosowania, nie na to, co mówią. Bo mówią pięknie, obracają modne frazesy, czasem wyostrzają pewne różnice między sobą, ale jak się popatrzy na głosowania w Sejmie, to wyłania się taki obraz nędzy i rozpaczy, populistycznego wyścigu na to, kto więcej wyda pieniędzy podatnika, kto bardziej to państwo zadłuży, żeby tylko zdążyć do wyborów, żeby jak najwięcej obiecać, jak najwięcej rozdać.